rozbitny siroty, z lubym moim Jankiem. Zielmie się na wesele, zielmie się na wesele, świntujańskie ziele. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu muzycznego Świętojański Wieczór Muzyczny, zespół Nocturn z Lublina. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program, następnym punktem programu będzie spektakl w wykonaniu zespołu z Podedwórza. To będzie przedstawienie przed Świętym Janem. Około 19:45 zaprosimy Państwa, a właściwie zaprosimy drożyny rodzinne do takiego naszego konkursu polegającego na poszukiwaniu kwiatu paproci. Mamy tutaj przygotowaną taką atrakcyjną nagrodę. Następnie wystąpi przed nami zespół Dołhobrockie Załudyńce i solista Czesław Bożyk. I proszę Państwa, na zakończenie naszego dzisiejszego wieczoru widowisko obrzędowe Wilia Świętego Jana w wykonaniu zespołu z Krańska. Witam bardzo. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Michale, bój się Boga, człowieku! To ty w chałupie miotły robisz? Toż tyle miejsca masz w koło! To on do chałupy miotły przyszedł, żeby mi naświecić! A kto to będzie sprzątał, ty nie wiesz? Posprzątasz, już ja to widzę. Ja wam mówię, co widziałem. A on przeznaczony jest dla księdza córki. No nie miał ojca, co wy się opowiadacie dla księdza córki? Oj, tak organistego córki, z tego wszystkiego, wierzę. Wierzę, bo tu wam opowiadacie. To to ja na chwilę tylko porozmawiać. Jazda do domu. Nie, to już idę. Zostaw te miotłe i dziewczyn szukać! Czerpij się miotły! O mój Boże! Matko, nie płacz! Co nie płacz? Niech nie zechcą, ciebie nie zechcą! Toż Maryśka musi jako pierwsza, bo najstarsza być! Zostaniesz sama! No ty weź miała, nie płacz, będziesz ze mną płakała! O nie płacz! Nie płacz, nie przemrzę! O, proszę pana Rubiu, coś mu nie wiem! Taki wstyd, żeby to sam wuj do naszej chałupy przychodził. Tyle lat przeżyłam. Tak, tak. A jak ty, dziewucho, wyglądasz? Co ty miałaś czasu się uczesać tu cały dzień? Boże, co za wstyd. Tyle chłopaków, co jeden to we wsi ładniejszy. Nie, one się czepiły paskowego, bo one innego chłopaka nie widzą na wsi. Człowieku, weź no zrób z tymi dziewczynami porządek, bo ja już serca do nich nie mam. Chodź. Zrobię, zrobię. Choć gęsiakom dać, bo pozdychają, a one niech robią co chcą, w tej chałupie. Chłopeć mózg, zajmę.